projektu w sprawie ustalenia balansu zawodowego na 11. Kolejny wniosek dotyczący inwestycji przy ulicy 11 o następującej brzmieniu. Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku wielorodzinnego oraz budowa wolnostojącej oficyny wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Sołtyka 11. Jest to wniosek spółki Gama M spółka z ulicy Słoneckiego w Krakowie. Jeśli chodzi o samą inwestycję. Kwestia dotyczy podwyższenia budynku o właśnie tego, którego mamy na punkcie, o jedną kombinację i wybudowanie oficyny za tym budynkiem. Jeśli chodzi o ten budynek przy ulicy. Maksymalna wysokość ma być 15 w elewacji frontowej i 17 metrów w elewacji tylnej. Maksymalna wysokość do kamienicy to jest 18,5 metra. Maksymalna powierzchnia zabudowy to jest 175 metrów kwadratowych, czyli bez zmian w stosunku do tej istniejącej. Maksymalna szerokość elewacji frontowej to jest 14,5 metra. Jeśli chodzi zaś o budowę tego wolno stojącego budynku w oficynie, to maksymalna wysokość do okapu 17 metrów, maksymalna wysokość do kamienicy 18,5 metra, maksymalna powierzchnia zabudowy to 115 metrów kwadratowych, szerokość elewacji frontowej około 12. Geometria dachu dla oficyny to dwuspadowy, a dla nadbudowy i przebudowy tego budynku ma być wielospadowy. Ilość kondygnacji 5, w tym ostatnia tutaj w tej oficynie poddasze użytkowo, poddasze użytkowe, na co inwestor nie podaje. Jeśli chodzi o miejsca parkingowe, no to oczywiście inwestor nie zapewnia ich, w związku z tym, że nie ma wjazdu na teren tejże inwestycji. I to by było w zasadzie z danych, które posiadamy. Są one bardzo, bardzo ogólne, zresztą tak jak i w poprzednim wniosku dotyczącym ulicy Rogozińskiego. Jeśli chodzi o opinię komisji, jest również negatywna. Planowana zabudowa spowoduje nadmierne zwiększenie gęstości powierzchni zabudowy o dwie kombinacje budynku frontowego i powstanie oficyny. Ponadto inwestycja spowoduje zmniejszenie powierzchni biologicznej czynnej oraz pogorszenie i tak złej sytuacji dotyczącej miejsc parkingowych w tych rejonach. Inwestor nie podaje żadnej informacji dotyczącej planowanych miejsc parkingowych i postojowych. Dziękuję. Są jakieś pytania? Ja mam pytanie. Czy tam jest, bo ja tam nie widzę, patrzyłem tylko na ten rzut poziomy z góry. Tam nie ma wjazdu na tę działkę, kompletnie. Jak oni chcą wybudować budynek? Materiał wnosi. Pomogą, bo jest wyjazdu. Będą nosić przez klatkę. Czyli nosić będą materiał. Wygląda. I na pewno, czy to nie jest pomyłka, że ta powierzchnia, że to jest 101 metrów, czyli 20 na 5 najwięcej? Tak, na pół drogi tak miał jedynie. Ale spada powierzchnia za budowę budynku istniejącego, to jest 175 m2. A tego nowego 115. Tak jest podane, że 115, czyli nie było. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę o odpowiedzenie, panie Januszu, jeśli chodzi o to uzasadnienie, bo jest tutaj napisane, że planowana zabudowa spowoduje nadmierne zwiększenie gęstości i powierzchni zabudowy. Już pomijam powtórzenie, bo nieraz ono jest konieczne, tylko chodzi, rozumiem, o zwiększenie gęstości powierzchni tej istniejącej zabudowy, tak? To o to chodzi? Może zróbmy tak, że zamiast zabudowy, piszmy inwestycja po prostu. Faktycznie. Planowana inwestycja spowoduje nadmierne zwiększenie gęstości powierzchni zabudowy. Dobra.
poprawki, uwagi.